Jest! Jaka amfetamina? Jaka amfetamina? Ale naprawdę, Rafał, ja oglądam twoje... Ty robisz na scenie tyle, ile ja robię rocznie samochodem. Ty po prostu ciebie tak nosi. Adrenalina. Adrenalina czy adrenalina. Amfetamina? Nie, adrenalina. No, występy są stresujące, a ja tak reaguję na stres, że rzeczywiście napędza mnie to. Nie paraliżuje, ale napędza i tak to wygląda. Rzeczywiście na początku nie oglądałem swoich występów i zauważyłem, że to jest trochę męczące, jak cały czas patrzysz tak na komika i stwierdziłem, że chyba będę trochę więcej stał. Nie wyszło ci. Nie wyszło. Nie. Ale wiesz co, kiedy byłeś na moim programie ostatnio? Wczoraj na YouTubie. No właśnie. Na 12 milionów 01. A to jakieś bardzo stare żarty puszczałeś, nie? Z tego co widziałem. No, bo nie chciałem ci palić nowych żartów. No, bardzo, bardzo dziękuję. Ludzie na Instagramie cały czas palą, nagrywają, wrzucą i wiesz, mówią, przecież to jest promocja dla ciebie, przecież to jest promocja. Nie, palisz mi żarty, ale tutaj bardzo fajne. Fajny żart, w ogóle fajnie, że mi przypomnisz. Ale to z suszarką chyba nie. Chyba nie moje? Coś pomyliłeś, chyba nie moje. To z wanną? No. Ale dobre? No, a co sam napisałeś, chciałeś, że to ja powiedziałem? To moje. Tak kombinujesz, dobra. Dobre! Dobra, wiedziałem. Nie, dobre. Tak mnie chciałeś podprowadzić, myślałeś, że powiem tak, dobra, a to nie twoje wcale, wymyśliłem to. Dobra, ja wiem. Ja wiem, jak to kombinujesz. Ale dlaczego ze starym... Dobrze, ja już się poczułem trochę przez was jak na scenie. Dlaczego za stary na stand-upera? Dlaczego? Ja przecież tak... sam mówiłeś, że jestem za stary. Ja tak ty mówiłem? Mi powiedziałeś, ty jesteś tak stary, że ty pamiętasz Mojżesza, który na Uberze jeździł. Powiedziałeś mi to, patrzysz. Musiałem być na amfetaminie wtedy. Nie, ale powiedziałeś mi, ty powiedziałeś mi, Wojewódzki to widział wielki wybuch z balkonu. No tak. To no, coś to takie. Pamiętasz, to był roast. Tak. I ja to pamiętam. Przepraszam. Ja się schowałem sam w sobie. Ale roast na tym polega, nie? Że trochę trzeba było. Ale ja to wziąłem serio. Ale starałem się tak inteligentnie, ale zabawnie. Chyba się udało, czy... No udało się. Przestałem być stand-uperem. Wyszło ci, zniszczyłeś mnie.